Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem dokończyć temat związany z bakingiem, czyli z wypiekaniem lub wypalaniem różnego rodzaju informacji w teksturach. Dzisiaj powiemy sobie o pozostałych trybach, które w takiej opcji bake jeszcze mamy. Otóż te pozostałe tryby to są takie tryby jak emission, alfa, intensywność i kolory lustra oraz intensywność i kolory światła odbitego przez shader specular. Wszystkie te parametry, bez wyjątku, wypala się dokładnie tak samo. Więc może najtrudniejszy z nich jest parametr alfa, więc może pokażę na przykładzie alfy, jak można zrobić coś takiego jak wypalanie dowolnego z tych parametrów. W takim razie zacznijmy może od prostej sceny. Na tej scenie dodam zwykłego plane'a, powiększę go trochę. Oczywiście będzie go trzeba rozwinąć w koordynatach UV. Przygotuję sobie także edytor UV, dodam nowy obrazek. No i teraz, jeżeli nacisnę klawisz U, to pojawia mi się taki dziwny komunikat Object Scale is not 1. Czyli skala obiektu nie wynosi 1. Zrobię to jeszcze raz. I że Unwrap będzie działał tylko na nieskalowanych wersjach Mesha. Jest to nowa jakby jakość. Ona dostała się do Blendera w ostatnich wersjach zaledwie, a polega sprawa na tym, że mój plane teraz jest przeskalowany. Jego skala wynosi w tym momencie no, ponad 3. Aby taką skalę usunąć, a jednocześnie pozostawić sobie oryginalny rozmiar, należy wcisnąć klawisze Ctrl-A i wybrać operację Apply, czyli zastosuj. Zastosuj skalę. Jak zastosuję skalę, to w tym momencie wierzchołki zostają w swoich starych miejscach, ale skala wraca do wartości 1, dzięki czemu można już bezpiecznie rozwijać przez UV takiego mesza. A więc naciskam U, biorę UV, Unwrap, czy Unwrap i już mam rozwinięty. I teraz, aby na takim obiekcie wypalić przezroczystość, trzeba na początku dodać jakiś materiał i ten materiał powinien mieć włączoną przezroczystość i alfę ustawioną na 0. Jest to tradycyjny sposób postępowania w przypadku, kiedy chcemy dodać jakikolwiek rodzaj materiału przezroczystego, wtedy, kiedy tekstura tą przezroczystość mapuje. Dodam oczywiście teksturę, ponieważ teraz na renderze nic bym nie dostał. I w tej teksturze ustawię sobie na przykład rodzaj tekstury, która będzie się nazywała na przykład Voronoi. Voronoi to jest taka całkiem przyjemna tekstura, dzięki której można uzyskać fajnie wyglądające wzory. No i teraz tak, powiększę troszeczkę rozmiar i zmienię kontrast. Kontrast podniosę tak, aby uzyskać takie troszeczkę bardziej wyraźne kółka. Jak widać, teraz na renderze nadal nic nie ma. To dlatego, że nie mam tutaj włączonej alfy. W zakładce Influence, jak włączę alfę, wyłączę kolor. W tym momencie będę miał alfę zmienianą przez teksturę. Tam, gdzie tekstura jest biała, alfa będzie wynosiła 1, a więc obiekt nie będzie przezroczysty. No i tak to właśnie wygląda. To jest sposób na zrobienie sera szwajcarskiego. To, co bym chciał, to aby te kółka były jeszcze bardziej okrągłe. Mogę podbijać kontrast, co spowoduje, że będą bardziej wyraźne, ale najlepszym sposobem jest dodanie tak zwanego ramp shadera. I ten ramp mogę sobie ustawić w taki sposób, aby był bardzo, bardzo niewielki gradient pomiędzy czernią a bielą. Wtedy dostanę całkiem ostre kółka. I to są idealne dziury w serze. Proszę zobaczyć. Mogę ewentualnie zmienić kolejność tych obu krańców gradientu w ramp shaderze w ten sposób i uzyskać na przykład kółka, które są nieprzezroczyste, a cała reszta jest przezroczysta. Także całkiem sympatyczna sprawa. W ten sposób mogę również wczytać jakiś obrazek z literami, które są białe na czarnym tle, użyć ich jako alfy. No i różne inne rzeczy mogę robić. W każdym razie, teraz ta tekstura jest teksturą proceduralną, a więc nie mam żadnego pliku, w którym te kropki byłyby namalowane. I właśnie po to jest opcja Bake. A więc wybieram sobie Bake z panelu Render, z podpanelu Bake i wybieram sobie Renderuj, czy też Bakeuj alfę. Jeżeli wybiorę sobie Bakeuj alfę, to na tym moim obrazku, który dodałem w mapowaniu UV dla Plane'a, powinienem otrzymać dokładnie taki obrazek, czyli takie kropy. Naciskam zatem Bake. No i już mam. Jednocześnie, ponieważ miałem tutaj wygląd renderu, czy też podgląd renderu, pojawiła mi się ta wybejkowana tekstura. Jak wcisnę Escape, to oczywiście ona znika. Tak to wygląda. Jest to bardzo prosta sprawa. W tym momencie mam już obrazek, który mogę zapisać i który następnie mogę wykorzystać zamiast tekstury proceduralnej po to, aby tutaj ustawić sobie alfę. Każdy z tych parametrów, który mam w trybie bejkowania, wypala się dokładnie tak samo. A więc wystarczy chyba, że pokazałem to dla alfy. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania albo szczegóły dotyczące tych czterech pozostałych rzeczy oraz emission,
No to proszę śmiało je dodać do komentarzy. Zobaczymy wtedy, czy nie będzie potrzeba zrobić jeszcze jednego tutoriala. Natomiast to jest wszystko, co dotyczy tematu bejkowania, przynajmniej w takim uproszczonym, zgrubnym zarysie. Nie tłumaczę zastosowań tak naprawdę, a jedynie takie surowe dane, jak nacisnąć jaki guzik. Zastosowania będą później. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.